Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy po raz kolejny. Lekkie przygotowanie do weekendu epickiego, dobrze by było jeszcze kilka leveli wbić, żeby po prostu na weekendzie epickim leciały nam lepsze itemki, które nam dadzą więcej statystyk i pozwolą dalej tam powiedzmy pocisnąć. Jak wiemy teraz w tym tygodniu, w ten weekend w zasadzie będzie właśnie weekend epicki, więc dobrze by było coś tutaj jeszcze przycisnąć. Jak widzicie, level troszeczkę podskoczył od ostatniego odcinka, dlatego że tak, tu pamiętamy, że te lochy zamknęliśmy. Ostatnio poleciał mi klucz do właśnie kolejnego lochu, czyli do Świątyni Zimnej Krwi i dzięki temu sobie po prostu pocisnąłem te mobki, dobiłem tutaj do szóstego, dlatego że chciałem, żeby mi poleciał do piramidy od razu też klucz. Niestety nie poleciał póki co, więc dzisiaj może delikatnie tu poskipujemy kopalnię, może poleci. No i teraz się zatrzymaliśmy na magu. Z tym magiem będą raczej problemy, przynajmniej na razie, więc po prostu dobrze by było odblokować sobie ten kolejny loch, tutaj coś pocisnąć, no i zobaczymy, jak to nam generalnie wyjdzie. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która co tydzień ma nowe gierki na wyprzedażach. Naprawdę niskich cenach, jak widzimy, jest tutaj duża różnorodność, no i może wybierzemy sobie na przykład tutaj Deathloopa i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o cenę. Przypominam, że rejestrując się z mojego reflinka, który macie w opisie tego filmu, dostaniecie 1 euro na start, czyli około 4,50 i możecie również na Enebie używać kodu Neutral, który daje Wam 3% zniżki. Jak widzimy tutaj, najtańsza cena to jest 137,59 zł. Klikamy sobie kup teraz, no i pytają nas, czy mamy jakiś kodzik rabatowy. No i oczywiście mamy. Jak najbardziej, jest to Neutral, klikamy tutaj, wpisujemy cyk, Neutral zastosuj, no i dostaniemy 3% zniżki. Myślę, że naprawdę warto i zachęcam do używania. Mam też inne lochy w strefie światła, na przykład do kliknięcia, więc myślę, że coś dzisiaj jeszcze, jakieś levele, jakiś kontencik, myślę, że na spokojnie sobie porobimy, no i potem będzie przerwa, wiadomo, do weekendu epickiego i weekend epicki pozwoli nam pocisnąć sobie dalej. Więc tak, to taki wstęp. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, to najważniejsze. Zjeżdżajcie teraz w dół, klikajcie tego kciuczka, będzie mi bardzo miło. Oczywiście możecie wbijać na Discorda dla widzów, na Twitcha, zostawić tam followka, udzielać się na Discordzie, bo tam w sumie jestem najbardziej aktywny, można by powiedzieć, właśnie na Discordzie, więc zapraszam serdecznie. No i chyba powolutku możemy zaczynać. Co się pozmieniało od ostatniego, powiedzmy, odcinka? No to w zasadzie nie za wiele. Tu możemy sobie wrzucić jakiś itemek, będziemy mieli już siódmą aurę, więc to jest jak najbardziej git. Tu mi jakieś na wszystkie cechy to możemy od razu rozmontować. Na wieżę również mam jakieś fajniejsze procenty, więc też myślę, że coś tam kliknę dzisiaj. Wiadomo, że się to przyda. No ale okej, no tutaj jeżeli chodzi o tego właśnie zabójcę, no to za wiele można powiedzieć, że się nie pozmieniało niestety. Arenka, co najciekawsze, myślę, że arena, dlatego że ostatnio mieliśmy jakąś klątwę, bo przez chyba, nie wiem, 6 dni z rzędu miałem tylko i wyłącznie skipy. Co wstawiałem rano, wchodzę na konto, patrzę kupca, skipy. Ciągle były skipy. Dzisiaj ta pasa zła została przerwana, bo poleciało mi ozłocenie chyba na pułapkę albo na parking, już nie pamiętam na co. W każdym razie, no, zostały mi jeszcze 4 ulepy do kupienia i będę miał już maksa. Tutaj jedna, no i na potwory niestety 2, no i już będziemy mogli zaczynać sobie o te platynki walczyć. Słabiutko, niestety kupiec to jest już bardzo RNG, niestety. Nawet jeżeli tą arenę mamy jako jedni z pierwszych na serwerze i to daje nam fajnego boosta, to później przez to, że te skipy nam często lecą i te stoimy z tymi ulepszeniami, to właśnie przez to możemy tutaj, no, zacząć być do tyłu względem tych, którzy tą arenę mieli później. No ale trudno, no takie życie. Fajnie jest to z tymi skipami, że dzięki temu, że tyle mi ich poleciało, to mamy już full secik do awki. Jak widzicie, tutaj mamy 3% PD na 4 itemkach dokładnie, no i nareszcie mamy po 12 i 13% do złota. Tu mamy 12, co daje nam po prostu łącznie 10% PD i 50% golda, z czego jestem bardzo zadowolony, bo już mam po prostu z tym spokój i już można powiedzieć, że z czystym sumieniem sobie robię awkę. Pupilki, już też zbliżamy się do pierwszych przejść, także już tutaj też powolutku to będziemy robić. Zostawiłem Wam na odcinek walki, żeby sobie to po prostu kliknąć. Dzisiaj mamy ziemię, pierwszy przeciwnik miś maliś dość mocny. Spróbujemy tym mrokiem, dobra, udało się. Zaryzykowałem trochę, bo ten mrok, wiadomo, siorb wcale nie jest taki mocny. Teraz mamy, zobaczcie, ziemię 81. Spróbujemy ogniem, też się udało. Mocni przeciwnicy nam się trafiają. Teraz mamy malika, znowu poziom 70. To spróbujemy ziemię.
ziemią. Myślę, że powinniśmy dać radę, dokładnie. Okej, okay, ziemię już mamy nakarmioną. No i teraz mamy ziemię 7-4. Właśnie nie wiem, czy ryzykować wodą, bo ta woda jest no na razie dość mierna. Czy może tym światłem, że może nam się ktoś słabszy wylosuje. Dobra, spróbujemy światłem. Będę liczył, że mi się ktoś gorszy wylosuje. No niestety, wylosował mi się lepszy. No i raczej tutaj będzie przegrana niestety. No bo ta siedmiornica jeszcze nie jest na tyle mocna, żeby stawić czoło właśnie takiemu ponikowi 70. No ale trudno, 4-1 jest zrobione i tak nie ma tragedii. W tym tygodniu sporo petów do złapania. Dzisiaj rybzor w poniedziałkową, no ja to w ogóle nagram w poniedziałek, wy to oglądacie we wtorek albo środę, bo tak jak mówiłem we wczorajszym odcinku, w sensie w poniedziałkowym odcinku, troszeczkę muszę nagrywać na zapas. Nie będzie to dużo, tam jeden, max 2 dni. Dlatego, że mam teraz mniej czasu i po prostu, żeby coś się na tym kanale pojawiało, no to delikatny zapas muszę zrobić. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Rybzora muszę złapać właśnie w poniedziałkową noc. Jutro będę próbował kulkona i może toperza w środę. Zobaczymy, jak tutaj z jedzonkami będziemy stali. Tu muszę liska w środę. W ziemi muszę we wtorek w nocy kamolaka. Tutaj muszę w czwartek przepałkę. No i w wodzie póki co. Może do piątku uda mi się tego rekina tutaj ubić. Żarłacza do sobie jego ubijemy. No ale jak widzicie, ten tydzień będzie dość owocny, jeżeli chodzi właśnie o te pupilki. No i okej, okay, w zasadzie tak jak mówię, aha, w twierdzy się jeszcze troszkę pozmieniało, mamy już twierdzę 14, mamy również salkę, surki dzisiaj mi już dzięki kontrom właśnie już mogę stawiać 14 salkę, ale poczekam sobie tutaj na 15 twierdzę, o trochę za szybko mówię, 15 twierdzę i tak naprawdę jak mi się kwatery zbudują na 12, to raczej będę puszczał od razu tą twierdzę. Wiadomo, im szybciej tą 15 się dobije, tym lepiej. Także póki co tak to po prostu wygląda. Jeżeli chodzi o podziemia, to puściłem trenera na 11 po to, że po prostu przy tych przejściach, które się zbliżają w pupilkach, nam na pewno to pomoże. No i co? Gildyjka tak, póki co stoimy na tym lochu już raczej, myślę, że po weekendzie epickim pójdziemy dalej, no ale póki co stanęliśmy, już było ciężko, w ogóle już było ciężko te 192% dobić, więc i tak, że nam się udało, to git. No i teraz tak jak mówię, musimy troszeczkę przeczekać. No i okej, okay, chyba tyle, nie ma co tutaj się rozwodzić bardziej, spróbujemy portal do piekieł, niestety się nie udało, szkoda i myślę, że możemy zaczynać. Przede wszystkim znajdziemy, poszukamy tego klucza. To jest taki, myślę, że priorytet. Dostaliśmy jakiś gemik na zręczność. On jest mały, więc go bardzo nie chcemy. Ale wiem, że Kunegunda ma niektóre gemy, jak widzicie, po 114 jeszcze, czyli bardzo, bardzo słabiutkie. No i je podmienimy jak najbardziej. Mały gemik jest lepszy od tamtego. No i dobra, i mamy kluczyk do lochu, więc dość szybko. No i kogo my tu mamy? Jaskiniowego cyklopa. On raczej nam padnie dość szybko, dlatego, że to jest wojownik. Więc myślę, że bez większych problemów. Może tu jeszcze nam się uda delikatnie przebrać tych naszych pachołków, coś tu generalnie podziałać. No i dzięki temu może tego maga ubić, chociaż no właśnie z magami jest duży problem i niestety no jest po prostu ciężko. Raczej tutaj ciężko na nich, z nimi się walczy i to nie jest tak, że po prostu przeklikamy go i git, tylko no musimy się bardziej postarać. Dobra, to na wszystkie cechy w sumie to możemy wyrzucić, bo nie ma sensu tego trzymać. Teraz mamy burzę piaskową i burza piaskowa to już jest niestety mag. No i kurde, no za dużo nie zrobiliśmy, tak szczerze. Nie wiem, czy tu uda nam się ją pokonać. 334 level, a tutaj jak to wygląda? 322, więc w teorii no na tą istotę pozaziemską byśmy bardziej większe mieli szanse, ale dobra, skoro tak to wygląda, nie byłem świadom, to może na początek jakieś inne rzeczy. I ja tutaj mam odpalone procenty, na wieży mamy 2,76% dokładnie, więc myślę, że to w miarę szybko nam się udają pokonać. Tutaj nie musimy zamieniać, fajne rękawice, to tak swoją drogą nie musimy zamieniać, więc jest git. 75% wiedźma, poleciał nam kolejny czar na zbroję, niezbyt przydatny powiedzmy, no ale póki mamy ten mieczyk, to jest jak najbardziej git. I właśnie to, co mówiłem na ostatnim odcinku, narzekałem, że dla Barbara mamy słabą broń, to ostatnio mi poleciała broń, którą jak widzicie ma runkę 13%, no i dawała chyba z 200 średnich na plus, więc wreszcie tą starą broń wymieniłem na nową. Co prawda ona jest na wszystkie cechy, no ale no ogromne średnie dawała w ogóle runę, więc myślę, że to dało nam naprawdę dużego boosta. No i dobra, lecimy dalej, teraz mamy misia miodokrada, no i zobaczmy, czy z tym misiem coś jesteśmy jeszcze w stanie zadziałać, czy też nie. Z tą wieżą jest właśnie ten problem, że no tutaj każdy kolejny nie daje nam takiego dużego boosta. Mamy jakąś brońkę, zobaczcie, plus 73 i runka 14%, gdzie teraz ma 9%, no to jest jak najbardziej git, to myślę, że jak najbardziej sobie podmieniamy, super, od razu ją zaczarujemy. No i właśnie, jak tutaj w ogóle stoimy z runami? Ta ma 10%, ten ma 13%, w sensie ta, chodzi mi o Mariusza, więc dobrze by było w zasadzie
temu Mariuszowi jakąś nową runkę, chociaż te 13% dać, na pewno by mu to pomogło, więc sobie zamienimy, cyk, cyk, to weźmiemy tu. A ile ja w ogóle, ja mam stare te runy dość, myślę, że mogę o wiele więcej znaleźć. O, na przykład 16%, to sobie podmienimy, myślę, że mi się przyda, 16% na runkę i zobaczmy jeszcze, nie wiem czy wszystkim, chyba nie wszystkim, chyba tylko sobie ewentualnie wymienię. Oni tam mają, o, tu mamy 16%, oni tam mają, jak sami widzieliście, te 13% minimum, więc myślę, że nie ma po prostu sensu. To możemy w ogóle do kociołka oddawać, nie zauważyłem. Dobra, tu już mamy po 16%, ten ma 13, czyli 3 mniej, ten ma 3 mniej i ta ma 2 mniej, więc jest git. Te kilka procent, w sensie kilka, 2-3% aż tak nie zmieni, myślę. No i dobra, i klikamy dalej, próbujemy coś tu dalej pocisnąć. Może nam się uda dzięki tej zmianie runy jakiegoś tego maga pokonać, czy coś, no zobaczymy. Póki co ogromny ogr, to jest 84 wieża. No chyba będzie problem z nim, chociaż tu możemy delikatnie poklikać, ale tak jak mówię, ja bym sobie tutaj na spokojnie, jak już klikniemy to, co mam kliknąć, to sobie sprawdził procenty, jak to tu wygląda, jeżeli właśnie chodzi o niego, więc nie ma co tak na ślepo klikać. Lecimy dalej, na Hemoridor mamy 1,42%, no i dokładnie, udało nam się go ubić i dostaliśmy przy okazji jakiś tutaj pierścionek, słaby, bo słaby, ale będzie do kibla, więc ja osobiście jestem zadowolony. To możemy sobie zapisać, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Teraz mamy Smoluma, Smolum to jest zwiadowca i myślę, że jego też byśmy kliknęli, ale to już sobie sprawdzę procenty, bo to jest 242 level, więc tego expa nie da nam za dużo. Szkoła magii, na nią mieliśmy 0,60%, myślę, że teraz po zmianie run jeszcze więcej, więc sobie tą szkołę tego puszusia, którego pamiętamy, że ostatnio na nim się zatrzymaliśmy, to jest zwiadowca, więc tutaj no też kwestia uników z naszej strony i również powinniśmy go w miarę szybko ubić. To jest 265 level, więc dużo nam nie da, no ale zawsze to troszeczkę expa do przodu, więc można powiedzieć, że jest git. No i okej. Mamy z coś, no tu powiedzmy, że damy na razie na bok, póki co będę rozmontowania trzymał do właśnie itemków epickich. I właśnie, my tu mamy, jeżeli chodzi o ulepszenia, to mamy to w cały świat, to mamy razy 5, to mamy razy 5, bronki również, to mamy razy 2, możemy razy 5 sobie ulepszyć, bo pamiętamy, że to nam się niestety pobugowało, no ale to tyle, nie mam w ogóle czapki ulepszonej, to mam razy 4, no słabo stoimy z metalem, metal jest, cały czas jesteśmy do tyłu, bo ja ciągle jakieś epiki rozmontowuję, ale spokojnie, na metal jeszcze przyjdzie czas, powiedzmy, żeby go po prostu sobie zgromadzić, a kryształu nigdy za mało. Dobra, czyli tak, to ubiliśmy. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy Ara Pedagoga, też zwiadowca, też myślę, że padnie, ale to zobaczymy. I jeszcze fajne procenty mamy na, dość fajne na Walkirię. Na Walkirii mamy 0,48, to jest ta, to jest 240 level. No myślę, że po zmianie run jeszcze są większe te procenty, aniżeli by mogły być. No ale 240 level, czy ja chcę to klikać? Może nie, może na razie się wstrzymam i polecimy do Tornado, bo teraz Tornado, myślę, że ono będzie, troszkę nam popada. Jakiś jeszcze z jeden level bym chciał wbić na tym Tornadzie, 275, byłoby na pewno miło. No i jeżeli nam się uda, to będzie git. Jakiegoś tam zawsze golda pozdobywamy i sobie jeszcze raz przeskanujemy, zobaczymy na co będziemy mieli jakieś tam kolejne fajne procenty. Teraz mamy zwiadowcę, co ciekawe, się na nim zatrzymaliśmy, ale okej, poszedł dalej, teraz nam padło, no i teraz mamy wojownika, zobaczymy jak to nam dalej tutaj będzie szło. No Tornadko, myślę, że Tornadko jest na takim etapie, że za każdym razem jak tu wejdziemy, to coś na pewno klikniemy, to jeszcze nie są jakieś duże bloki ani nic takiego, więc sami widzicie jak to wygląda, chociaż tutaj teraz na wojowniku się zatrzymaliśmy, no ale to myślę, że kwestia kilku uników i jak najbardziej będzie to szło dalej, dokładnie. Teraz mamy zwiadowcę jakiegoś, chociaż tu zobaczcie, że z tym expem nie idzie to wcale tak do przodu, jakby mogło iść. No i okej, tu mamy jakieś tańsze rzeczy, to sobie je powyrzucam. Generalnie widzę, że mam tańsze rzeczy, to jest za bańkę tak lata. Dobra, to mogę posprzedawać wszystko, niestety nic do wiedźmy nam nie wypadło. To jest akurat duży minus, no ale to już jest znana klątwa, powiedzmy, że jak potrzebuj, że jak klikamy Tornado, to nam praktycznie nigdy nie leci nic do wiedźmy. No i okej, lecimy dalej, teraz mamy znowu zwiadowcę. Myślałem, że więcej nam expa będzie z tego Tornada lecieć, a tu zobaczcie, że dość topornie to idzie, żeby ten kolejny
kolejny level sobie wbić właśnie tylko i wyłącznie z samego Tornada. Tu mamy niestety kolejnego bloka, kłopotliwego misia, z którym również jest problem. Zaraz w ogóle sprawdzimy topkę na tym S40, pokażę wam jak to wygląda. Jeżeli gracie, to możecie się pochwalić, bo wiadomo, to jest nowy polski serwer, nadal nowy, przypominam, mimo że już kiedy on wyszedł? Chyba dzisiaj, jak ja to nagrałem dokładnie, równy miesiąc temu wyszedł, także w dalszym ciągu nowy, więc mimo że wiem, że wiele osób może już pytać, kiedy kolejny nowy serwer polski, bo dla nich już S40 będzie stare, no ale to jest cały czas nowy serwer i może się dać znać, jeżeli gracie, jak tam wam idzie, no bo jednak okrągły serwer, a myślę, że jak na to, że to jest S40, czyli właśnie okrągły serwer, dużo ludzi właśnie na te okrągłe lubi lecieć, tak jak to ma miejsce na W40, W50 i tak dalej, to jednak myślę, że graczy tutaj wcale tak jakoś dużo nie ma, ale jeżeli tak jak mówię gracie, to możecie się pochwalić w komentarzu, jak tam wam generalnie idzie. Dobra, no widzę, że z tym zacząłem narzekać, no i nam padł, super. Chociaż nie wiem, czy to tak, kurde, dociskać na siłę. Dobra, teraz mamy dwóch magów z rzędu, niestety. Tak dociskać na siłę tutaj tym tornadem, to nie wiem, czy to jest najmądrzejsze na świecie. No ale dobra, no zobaczymy. Jeszcze, no naprawdę dużo musimy ubić, żeby faktycznie coś tutaj jeszcze wskurać, jeżeli chodzi o tego expa. Okej, kolejny ubity. Teraz mamy zwiadowcę, również nam chyba powinien paść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ej, myślałem, że z tego tornada, tak jak mówię, więcej nam pójdzie. A tutaj dość duża lipa. Kolejny zwiadowca. Na następnym wojowniku myślę, że już dajemy sobie spokój, bo pamiętamy, że ten poprzedni nam sprawił duże kłopoty. Chociaż teraz jak widzimy mamy dużo zwiadowców i chyba po tym wbijemy level, tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz ten duch wulkanu, mimo że w lochach to jest wojownik, to jak widzicie w tornadzie to jest, okazało się, że to jest zwiadowca. No i dobra, i teraz mamy wojownika, więc już oszczędzamy, tutaj sobie robimy cyk, tu sobie robimy cyk, no i dobra, 275 level wbity i zobaczmy, co my tu jeszcze możemy kliknąć. Ja się teraz standardowo na SF Toolsie zaloguję, cały czas mnie pytacie o ten SF Tools, jak ja to robię, że sprawdzam te procenty na lochy i tak dalej. Wpisujecie kalkulator do lochów na YouTube, wyskakują wam moje filmy, czy nawet w Google, jak wpiszecie wczoraj na Discordzie, ktoś tam nie wiedział, o co chodzi, wpisałem w Google, również moje filmy wyskakują, co ciekawe, jak wpiszecie tam kalkulator do lochów Shakes, więc po prostu nagrałem chyba na ten temat ze 3 filmy, także polecam się zaznajomić, bo wszystko tam tłumaczę, a w dalszym ciągu są pytania. No a rzecz jest bardzo pomocna, jak widzicie, no bo dzięki temu wiem przynajmniej, co mogę klikać. Dobra, zeskanowałem swoją postać i teraz tak, wybieramy ją. Zabójca 275 level. Dobra, i teraz tak. Na 13 piętro mam 0,26%, o dziwo, podskoczyło mi. Na tutaj Hemoridot mam 2,24% i na tego, który to jest log w ogóle, bo nawet nie wiem. Na tą burzę piaskową mam 0,10%, a na tego maga mam 0,70%, co ciekawe. Więc dobra, co my byśmy chcieli dzisiaj jeszcze kliknąć? To tak, na pewno na ten Hemoridor, na pewno tego Smoluma jeszcze sobie kliknę, bo na niego mam dość dużo procent, więc to jak najbardziej liczę przynajmniej na to, że nam się uda go kliknąć. No i czy ja chcę na tego 0,26, to 13 piętro, ono by nam dało dużo expa, więc to jest jak najbardziej git. No ale czy ja chcę na niego marnować grzybów trochę? No to nie wiem, to zaraz, no bo na pewno, w sensie, różnie to jest z tymi procentami, powiem wam szczerze. Możemy mieć 0,30% i możemy ubić za 10 grzybów, a możemy mieć, tak jak widzicie, teraz prawie 2,5% i na tego Smoluma no już dużo wydajemy. Myślałem, że szybciej go ubijemy. No kurde, no dobra, udało się, ubity. Teraz mamy znowu pająki, to jest znowu, ale okej, to już, to się mija z celem. Zobaczcie, ile nam expa dało. To w ogóle chyba nawet nie ma co tego klikać, to tam prędzej czy później padnie nam za darmo. To sobie jeszcze zapiszemy. Na wieżę w ogóle ile mam? 0,24, dobra, czyli wieży już na razie nie tykam, bo mnie, no nie ma sensu. No i okej, teraz lecimy z tą istotą pozaziemską, zobaczymy, jak ona nam tutaj, jak z nią pójdzie, dlatego że no jak widzimy 0,70% to jest naprawdę dużo i w zasadzie powinna paść w miarę szybko. Wiemy, że ta strefa mroku daje nam po pół levela przeważnie za jednego przeciwnika tak około, więc tutaj no naprawdę sporo expa na nas czeka, tylko żeby ubić tą właśnie istotę pozaziemską. Potem chyba, nie pamiętam, czy są jeszcze jacyś magowie, na pewno 10 to jest mag, bo to jest ta maszyna do zabijania, jej już na pewno przed epikiem nie ubijemy, tak mi się przynajmniej wydaje.
No ale mimo wszystko może do tego 10 byśmy nawet doszli, tylko tutaj kwestia tego, żeby tą istotę pozaziemską w miarę szybko ubić, co może nie być wcale takie proste. No kusiło mnie jeszcze to 13 piętro, ale chyba sobie odpuszczę. Za to 13 piętro dostaniemy z jeden pewnie pełny level, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale nie ma pewności, że go ubijemy. No kurczę. No nie, dzisiaj się powstrzymam, dzisiaj się skupimy na tej istocie pozaziemskiej, a ewentualnie jeszcze kolejne lochy, kolejny progres zrobimy sobie w kolejnym odcinku, gdzieś będziemy po prostu przebrani. Dobra, udało nam się tą pokonać, możemy w sumie zapisać tą walkę, bo z magami to jest zawsze ciekawe, więc okej, zapiszemy sobie, tu mamy jakiś pasek, ale to na razie niech będzie na bok. No i mamy jakiś hełmik, zobaczcie, hełm nawet mi daje, zobaczcie jakie mam stare itemy, że hełm na wszystkie cechy już mi daje na plus wszystkiego, a zobaczmy na Kunegundzie. Na Kunegundzie no też w zasadzie daje sporo, tak mi się wydaje. Runki nie musimy zamieniać, więc okej, po prostu sobie odzyskamy klejnot, klikniemy cyk cyk. No i spoko, wszystko jest zaczarowane z tego co widzę, możemy lecieć dalej. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy smoka obłędu, który padł nam od razu, zobaczcie. No i właśnie to jest to o czym mówię, jak uda nam się ubić tego nieszczęsnego maga, no to później już leci o wiele łatwiej. No i mamy jakiś łuczek, nie będziemy zamieniać, bo dopiero co zamieniliśmy na początku odcinka, ale on ma 16% runkę i chyba tylko nie wiem czy magowi czy barbarowi bym wymienił, skoro już nam poleciała sama z siebie. Może magusiowi, wiecie, może magowi wymienimy, niech on tutaj troszeczkę lepiej sobie radzi i okej, to możemy rozmontować i lecimy dalej. Teraz mamy mroczny obcy. Mroczny obcy to jest zwiadowca, więc też chyba z nim nie powinno być problemów jakichś ogromnych, tak mi się przynajmniej wydaje. Dokładnie. Troszkę grzybków i on nam tutaj padł. I mamy jakiś pasek dla zwiadowcy. Plus 21, a zobaczmy ile on mi daje. Plus 29 i to jest 3%. No w sumie mogę go tutaj, dlaczego by nie. A, mogłem w sumie wrzucić do kibla. A nie, już dzisiaj wrzucałem do kibla, dobra, to mniejsza z tym. Nie udało nam się, trudno. Ulepszymy sobie od razu razy 5, skoro mamy taką możliwość. Mamy od razu dobrą runkę, więc to jest jak najbardziej ok. No i możemy sobie powolutku iść tutaj dalej. Kogo teraz mamy? Teraz mamy przybysza z kosmosu, który jest, kurczę, niestety również tutaj magiem. Czyli ten to jest magi 10, to jest maszyna do zabijania, to jest również mag. Tutaj mamy maga, no na niego mamy małe procenty. Na tego przybysza to już nawet nie sprawdzam, bo też raczej nie będą za wielkie. Więc wiecie co, może sobie jeszcze wbijemy do tego 13 piętra. Jeszcze trochę, to będzie taki ostatni. No szkoda, bo jakbyśmy tego pokonali, to byśmy wbili dzisiaj jeszcze kolejny level, 277. Aczkolwiek, dobra, spróbujemy. Jakieś tam delikatne próby na tego włodka nieszczęsnego. Co my tu w ogóle mamy? Trochę golda mamy, to mogę sprzedać, tego nie. Coś tu jeszcze miałem takie tańsze, powiedzmy, że ten hełmik, te po ponad bańkę to sobie zostawię, może wiedźma będzie chciała i tutaj sobie damy troszkę w HP póki co. No i lecimy do tego włodka ze 100 prób, ze 150, zobaczymy czy w ogóle uda nam się go ubić, tak jak mówię, mamy na niego okej. Dobra, nie było tematu, 14% runka, plus 88 daje nam w drugiej broni, z tym, że druga broń, no ona ma fajny rozrzut, no ale to jest plus 88, więc jak najbardziej wymieniamy, tutaj sobie od razu zamienimy runkę, bo ta ma 16%, więc jak najbardziej git, no i dobra, i teraz, wow, a ile mi ona dawała? Ona mi chyba dawała plus 58, dokładnie, no to widzicie, bronie również mam bardzo, bardzo stare, ale dobra, mniej z tym, plus 16%, od razu sobie tutaj odzyskujemy klejnot, to jest broń nie z tego, więc spokojnie odzyskamy wszystkie surki, no i teraz nie mamy zaczarowanej broni. I właśnie, muszę teraz zdjąć to i dopiero właśnie to, o czym mówiłem w ostatnim odcinku, jak mam tak założone, to nie mogę już tej broni zaczarować, tą, którą mam zaczarowaną, muszę zdjąć i dopiero dzięki temu mogę sobie zdjąć. Aha, nie mam golda, o Boże, okej, to muszę, ile to w ogóle kosztuje? Brakuje nam bardzo malutko, to czekajcie, to sobie ulepszymy od razu razy 4 możemy, niestety tylko, no i będę musiał sprzedać w takim razie któryś z tych itemków. Właśnie dobrze jest na takie sytuacje kryzysowe, powiedzmy, wstrzymać się. Czemu mi to nie szaruje?
O, teraz zaczarowała. Aha, jak tu było, to nie chciało zaczarować. No właśnie to jest to, o czym mówię, że z tym czarem no różne są błędy i generalnie dość kiepsko to działa, ale okej. Okay. Git najważniejsze, że mamy nową broń razy 4 póki co ulepszoną. Dużo nam da, bo plus 88 średnich. No i chyba wszystko jest jak najbardziej git. Udało nam się tego ubić. Zobaczcie, 0,30%. Wydaliśmy chyba z 5 grzybów, gdzie na tamtego mieliśmy, na Smoluma mieliśmy 2,5% i wydaliśmy tych grzybów no chyba z 50 albo lepiej. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem. Tego od razu sobie zapiszemy. 277 level, super. No i wiecie co? Szczerze mówiąc, skoro nam poleciała nowa broń, to jeszcze raz przeskanuję. Może jeszcze ten 270, chociaż 8 byśmy dobili. Zobaczymy, na co my tu mamy najfajniejsze procenty po raz kolejny. To jest dość uciążliwe, ja zdaję sobie z tego sprawę, no ale po co tak klikać na oślep i marnować grzyby, zwłaszcza na takim wczesnym etapie gry, jak możemy po prostu sobie sprawdzić i wtedy klikać to, na co mamy faktycznie fajne procenty. Zobaczmy sobie tutaj, pyk, pyk. No i okej, na Valkyrie mam 1,14, na Hemorrhoidor mam 0,90. Ale generalnie no to mi nie wzrosły. Na tego maga 9 mam 0,24, na tamtego mam 0,16. Więc no jakoś bardzo nie wzrosły, ale dobra, spróbujmy może tymi Valkyriami i tym wszystkim jeszcze sobie podobijać ten level. Nie wiem, czy to mi się uda, szczerze mówiąc, bo one tutaj expa no nie dadzą nam za dużo. No ale spróbujmy, nie? Dlaczego by nie? Dobra, Valkyria ubita, od razu ją sobie zapiszemy. No jak widzicie, tego expa jest tu bardzo, ale to bardzo malutko. No ale okej, mamy jakiś itemek, to na razie go sprzedamy. No i teraz jeszcze na Hemorrhoidor mam 0,90%. Te znowu pająki, spróbujmy sobie to ubić. To jest 258 level. Nie wiem, ile tego expa dostaniemy za nie. No levela nam nie wbić, na pewno nie wbiją. Tak mi się przynajmniej wydaje, że raczej tutaj będzie niestety ciężko, jeżeli chodzi o stricte o wbicie właśnie levela. No ale okej, no spróbuj, zobaczymy, ile nam będzie brakować. Może jeszcze ewentualnie jakieś tornado. No chyba, że te znowu pająki nam jakoś bardzo szybko nie padną, to już po prostu dam sobie spokój, może dobijemy zawki albo z czegoś, no zobaczymy, jak to będzie generalnie wyglądać. Na wieży mamy, widzę, 0,40%, troszkę nam wzrosło, ale to wszystko już po weekendzie epickim będzie o wiele taniej nam padało. Nie ma sensu teraz nie wiadomo co klikać. Bardzo się cieszę, że mi to 13 piętro padło, no bo jednak myślę, że bardzo spoko opcja, że nam się udało po prostu to zrobić. No i tutaj widzę, że te znowu pająki niestety nie chcą nam paść, więc dobra, mniejsza z tym, na razie się wstrzymujemy. Może dzisiaj zawki uda nam się wbić, może tutaj jeszcze jakimś pupilkiem by się udało, chociaż pupile to ja mam tu dość mocno doklikane, powiedzmy. No tutaj tego lisowilka raczej nie ubijemy, nie, nie ma sensu, zawki, myślę, że wpadnie ten level i dopiero sobie zakręcimy kółkiem i zrobimy arenkę i tak dalej, i tak dalej. Więc okej, w zasadzie tyle na dzisiaj. I tak zrobiłem w sumie więcej niż myślałem, więc ja osobiście jestem zadowolony. I teraz tak, tu sobie jeszcze możemy wrzucić jeden punkcik HP i po prostu sobie obejrzymy, jakie my dzisiaj lożki zrobiliśmy dokładnie. Na początek ubiliśmy tego króla, to jest mag, więc zobaczmy, jak z nim, jak on się tu generalnie prezentował. Tak jak mówię, no teraz się wstrzymujemy, myślę właśnie do weekendu epickiego, poprzebieramy się, coś tam pachołków pewnie też przy okazji poprzebieramy, no i generalnie myślę, że będziemy w stanie zamknąć już to, jeszcze wam topkę na koniec pokażę już po tych lochach, to tak swoją drogą, bo zapomnę. Myślę, że zamknę na pewno ten 9 loch, 9 i 10 chyba tam jest, nie? W sensie na pewno zamknę tą piramidę szaleństwa, no i wydaje mi się, że dojdziemy sobie do po prostu tego swojego lustrzanego odbicia. Oczywiście lustrzanego odbicia nie ubijam, tylko zostawiam tak samo jak to miało miejsce na W50, bo po prostu my tutaj gramy pod późniejszy etap gry, pod late game, więc wiadomo, tego expa więcej jak najbardziej się przyda. Także tak jak mówię, to lustrzane odbicie zostawiam, ale myślę, że na spokojnie uda nam się te lożki, tak jak mam właśnie w planach, pocisnąć właśnie dzięki temu weekendowi epickiemu. No i tyle, no wierzę, mamy już na 80 tam chyba 4 poziomie, to jest jak najbardziej ok wynik, wydaje mi się. Myślę, że no jak na ten 275, teraz mamy no 277 level, to jest jak najbardziej ok wynik. W ogóle zobaczcie, jak ta walka tu wyglądała z tym puszusiem, no ciężko, ciężko. Może jeszcze w międzyczasie nam czarna rękawice poleci, więc to o wiele nam ułatwi właśnie klikanie tą strefę mroku, no ale to jeszcze wszystko się okaże, wszystko zobaczymy. Dobra, zobaczmy, jak z tym smolumem nam tutaj poszło. To jest również zwiadowca, no patrzcie, my na początek to go w ogóle smeramy dosłownie, praktycznie nic mu tu nie zbijamy.
ile tu musi uników pójść, żeby tego Smoluma udało się ubić, no to jest dla mnie wow, to jestem no w szoku po prostu, no ale tak to niestety wygląda, no tak wyglądają te nieszczęsne walki właśnie na zwiadowcy, nie są one jakimiś super ciekawymi walkami, no ale trudno, nie, lepsze to niż nic, przynajmniej te lożki nam łatwiej idą niż na przykład na takim magu. Bo wiecie, jak ja zaczynam na jakiejś klasie postaci grać, na przykład załóżmy na wojowniku albo paladynie, i sobie przejdę przez te lochy początkowe, gdzie to strasznie topornie idzie w porównaniu do jakiegoś berserka, czy tam właśnie zwiadowczy, czy tam łowcy demonów powiedzmy, to potem jak się przesiadam z takiego wojownika albo paladyna na właśnie jakąś tego typu klasę, no to o wiele przyjemniej się gra, no bo te lożki o wiele lepiej i przyjemniej, tak jak mówię, nam tutaj padają. Dobra, teraz mamy tą istotę pozaziemską, zobaczmy, no Barbar zrobił prawie połowę, więc sporo. Maguś, no drugi krytyk, pierwszy zwykły, więc też nie jest źle. Tutaj krytyk, zobaczcie, gdyby tu był krytyk, albo gdyby tam, nie wiem, Maguś dał krytyka albo coś, to nawet nie musielibyśmy walczyć, to w teorii z tym magiem było bardzo proste, żeby go ubić, a my się niby tyle z nim męczyliśmy, no ale okej, lecimy dalej, mamy teraz tego Włodzimierza Młotowadnego, przypominam 0,28% i padł nam po, nie wiem, jakichś 5 grzybach, jak widzicie, no na początek go tu smeramy, praktycznie nic mu nie zbijamy, on ma 33 miliony HP, on nam tutaj jednym hitem, no dużo zabiera, prawie 1/3 HP, no i jak widzicie, teraz już tak naprawdę nie możemy przyjąć od niego żadnego ciosu, kto chce, to może policzyć, ile tutaj uników padło, no bo naprawdę bardzo dużo musiało paść, żeby po prostu tego Włodka nieszczęsnego pokonać, chociaż teraz się już widzimy, troszkę rozpędzamy, troszkę te hitki większe są, mimo wszystko, tu jak widzimy 1,2 miliona, 1,7, no ten drugi ma większy rozrzut, ta druga broń, więc tutaj na pewno będzie to jakoś lepiej szło, no ale okej, na koniec krytyk prawie 3,5 miliona, no i jak widzimy jeszcze poleciała nam broń na 300 rozrzut, nie jakiś wybitny, ale jak najbardziej git, więc no ja osobiście jestem bardzo, bardzo usatysfakcjonowany takim rozwojem sytuacji, no i spoko, na razie to wygląda git, żałuję tego levela, bo zawsze jak tak mało do dobicia brakuje, to zawsze jest troszkę szkoda, no ale mniejsza z tym. I jeszcze na koniec Walkirię, zobaczmy jak z nią tu wyglądało. Ta Walkiria to jest wojownik z tego co widzę, bo blokuje, ale zobaczcie, że ma więcej inteligencji niż siły. To też, nie wiem, te lochy też jakoś tak dziwnie, jeżeli chodzi o te statystyki. W każdym razie, no, walka bardzo podobna do Włodzimierza, ona również jest bardzo twarda, również bije nam sporo. No i jak widzimy, kwestia wielu, naprawdę wielu uników, żeby tą Walkirię udało nam się faktycznie pokonać. No tak samo, schemat taki sam, nudne te walki, ale już niech będzie, że obejrzymy znowu odcinek półgodzinny ponad, wracamy do korzeni, że to odcinki były naprawdę długie, ale mam nadzieję, że wam się podobają. Dobra, no i co, tu poleciał jakiś zwykły item, jak 26 milionów expa, także no nawet nie 1/10 tego, co potrzebujemy na level, ale fajnie, że udało nam się ją ubić po prostu. No i okej, i chyba tyle. Jeszcze wam pokażę topkę, dlatego że topka w tym momencie wygląda tak. Zebo, 291 level, więc no naprawdę tutaj wysoki level wbił i szczerze mówiąc zastanawiam się jak, bo możemy spojrzeć, że Zebo na przykład tutaj w broni ma 4% runek, gdzie my mamy tej runy no 16%, także no nie wiem, no on chyba musiał jakieś ogromne ilości grzybów po prostu na lochy, żeby to klikać, bo widzicie, że nam to idzie dość topornie, mimo że te runy i u pachołków i u nas są dość mocne, wydaje mi się. Natomiast Zebo, no jak u siebie ma 4%, to zgaduję, że i u pachołków również nie ma jakichś tam wysokich procentów. No a mimo wszystko ten 291 level wbił. Co prawda, wydaje mi się, że druid troszeczkę sobie lepiej radzi z magami, aniżeli właśnie taki zabójca czy zwiadowca, no bo on jednak tutaj jest na inteligencję mimo wszystko. No ale jak sami wiecie, no dziwnie to wygląda i dziwnie, że taki level faktycznie udało mu się wbić z tak, no dość można powiedzieć niską runą. Na drugim miejscu mamy Rafiksa magiem, bardzo ładnie wujek, 300 poziom, to już mówiłem w poprzednim odcinku, że udało, że pierwszy 300 poziom na serwerze. Mamy też drugi 300 wbił, nie wiem w sumie kiedy, bo nie ma tutaj daty, no ale 301 ma wbity, także kolejny berser, któremu się udało. Jest Szymcio 275, jest Turo 281, także powoli
powoli go tutaj gonimy, mimo wszystko, chociaż on tutaj te podstawy ma o wiele mocniejsze aniżeli my, no nie tak o wiele, no ale po prostu ma mocniejsze troszeczkę niż my, no i generalnie tak to po prostu wygląda w tym momencie. Tu w ogóle jak się ustawili wszyscy z tą samą flagą, wzięli ode mnie przykład chłopaki, no i co, tak po prostu topka w tym momencie wygląda. Widziałem, że o, nieudacznik w ogóle chyba skończył grać, bo już jest, nie ruszał nic od paru dni, też tak naprawdę wydaje mi się, że od kilku dni nic nie ruszał, a chyba od dwóch dni jest bez gildii, więc to też ciekawe, bo akurat jego obserwowałem, dlatego że widziałem, że on i w twierdzy sporo skipował i tutaj w podziemiach, jeżeli chodzi o budynki, też sporo skipował, gdzie on tutaj jest, o tutaj nasze, no widzimy, on już nawet tutaj po czci widzimy, że od dawna nic nie bije, więc widziałem, że on właśnie sporo skipuje, także myślałem, że to będzie jakiś taki mocniejszy zawodnik, no a tu się okazało, że skończył dość szybko, no i tyle, tak generalnie ta topka wygląda. Kto chce, to sobie może zatrzymać. Tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, ten kciuk i subskrypcja z dzwoneczkiem, to w ogóle najważniejsze rzeczy standardowo, wbijajcie na Discorda dla widzów, wbijajcie na Twitcha, zostawiajcie followka, jeżeli będzie wam jakieś live'iki, to oczywiście będziecie o tym wiedzieć, i chyba tyle, także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!